co możesz powiedzieć o sytuacji w TVP? Tam pracuje Maciek, prawda? Twój mąż. Ja nic nie powiem, mój mąż pracuje, gdzie pracuje, jest bardzo zadowolony i szczęśliwy. Zajmuje się sportem, czyli tym, co kocha najbardziej i cudownie mieć spełnionego męża w domu. Sport na szczęście to jest taka działka niepolityczna, której nie można ruszyć, ale czy ty na przykład od tego czasu, kiedy pracowałaś w telewizji publicznej, myślałaś, żeby jednak wrócić na antenę? Nie, dlatego że ja od 24 lat pracuję w dużych korporacjach, na stanowisku PR menadżera, teraz na stanowisku dyrektora. Po 24 latach ta kariera bardzo się rozwinęła, jestem w wymarzonym miejscu, czyli w Kanał Plus. I nie, ja już bym nie chciała wrócić do telewizji. Po co? Ja już zamknęłam za sobą ten rozdział, aczkolwiek wszystkie doświadczenia, które mam za sobą, związane z telewizją, wspaniale wykorzystuję w tym miejscu, w którym jestem. Ale wiesz, telewizja to jednak jest taki rodzaj magnesu, który przyciąga i ta wizja jednak kusi. Mnie nie. Dziękuję Państwu za zrozumienie. A dlaczego Cię nie kusi właśnie? Dlatego, że już się spełniłaś, powiedziałaś, że to jest nie dla Ciebie, że lepiej zająć się czymś od drugiej strony. Tak, od drugiej strony, z tej bardziej ciekawszej, fascynującej, bardziej mnie wciągającej, spełniającej mnie, wykorzystującej mój habitus, moje kompetencje, moją samoświadomość. Robię doktorat na temat kobiet 40+, usiłku transformacji systemowej na socjologii. Mam czas na rozwinięcie siebie. To jest cudowne, odkryć siebie na nowo i próbować sprawdzić się w zupełnie innej dziedzinie. Telewizja. Bardzo dziękuję za wszelkie doświadczenia, ale pomaga mi w tym, co robię teraz. I nie, już bym nie chciała wrócić, już nie miałabym po co.